Pierwszy dzień zaczęliśmy od śniadania w hotelu. Po śniadaniu i ogarnięciu się wybraliśmy się na targi HKTDC. Zaczynamy pierwszy właściwy dzień. Jesteśmy na targach HKTDC. Także połowa dnia już za nami. Zebraliśmy różne katalogi tego typu. I za chwilę będziemy kontynuować tą przygodę na targach. Przez około 2 godziny zwiedzaliśmy jedną część targów. No i tak zleciał ten czas. Musimy zbierać się powoli na testy covidowe, które są konieczne, abyśmy dostali się do Chin. Targi znajdują się w centrum kongresowo-wystawniczym w Hongkongu. Ogólnie budynek wygląda mniej więcej tak. Zjeżdżaliśmy stamtąd. Teraz idziemy tam. Targi same w sobie, jeśli chodzi o budynek i ilość ludzi oraz mnogość wystawców, zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Szczerze mówiąc, Hongkong w ciągu dnia naprawdę oddaje bardzo mocno. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo. Ciężko będzie mi wybrać, czy taki dzienny Hongkong, czy nocny jest moim ulubionym. Mamy właśnie godzinę 18:30 i zrobiliśmy przed chwilą test covidowy, który mam nadzieję, że wyjdzie negatywny. Test jest potrzebny, abyśmy mogli dostać się do Chin. Niestety bez tego testu byśmy się tam nie dostali. Uciekamy powoli z tego zabudowania miejskiego w stronę Victoria Peak, czyli tego najbardziej charakterystycznego punktu widokowego, który znajduje się w Hongkongu. Korzystając z okazji, podejdziemy sobie na markecik i kupimy jakieś pamiątki, bo później może już nie być po prostu okazji. Kupiliśmy wszystkie pamiątki, dojechaliśmy na sam szczyt wzgórza, Victoria Peak. I teraz jesteśmy w dość wyjątkowym miejscu. Widok stąd jest po prostu cudowny. Jeden z ładniejszych, który widziałem w życiu. Jeśli chodzi o panoramę miasta, naprawdę robi to wielkie wrażenie, zwłaszcza w nocy, kiedy zapalone są wszystkie światła. Ciężko jest wybrać, czy Hongkong jest ładniejszy podczas dnia, czy właśnie w nocy. Także podsumowując moje wrażenia z w sumie pierwszego dnia, bardzo mi się tutaj podoba i z wielką chęcią tutaj kiedyś wrócę. Nie wiadomo kiedy, ale kiedyś na pewno. Dla takiego widoku zdecydowanie warto. Także teraz pora, żebyśmy wracali na kolejkę. Będziemy zjeżdżać w dół i będziemy łapać jakiegoś street fooda na mieście. Może jakąś knajpkę jak wczoraj. Wczoraj były nudle, dzisiaj zobaczymy co będzie. Także pora na nas. Wybraliśmy miejsce, w której serwowali pierożki. Zostaliśmy mile zaskoczeni, ponieważ podczas nagrywania materiału do vloga dostaliśmy gratisową zupkę rybną w ramach tego, że promujemy lokal. Smaczne. Mega.
Ale dobra. No i właśnie szef kuchni podarował nam taką zupkę. Spróbowaliśmy tą zupkę, była nawet ok. Liszczek. Musisz teraz pięknie zachwycić. Nie, bo zostaniemy więcej tych zup. Dobra, naprawdę. Really good. Pierożki były bardzo dobre. Jedliśmy je z pastą chili oraz z sosem sojowym. Mieszaliśmy wszystko w takich specjalnych miseczkach. Po udanej kolacji udaliśmy się do pobliskiego sklepu. Sklepu, który był blisko naszego hotelu, żeby sprawdzić, jak wygląda tutaj taki typowy sklep. W sklepie na półkach było dużo różności, przebitki możecie zobaczyć właśnie w tej chwili. Kupiliśmy kilka rzeczy, no i udaliśmy się do hotelu, aby zakończyć ten dzień.